Witam serdecznie na kolejnym z serii wywiadów WarNews.pl oraz Zła Ambasada. Dziś naszym gościem człowiek, którego nie trzeba przedstawiać, człowiek, którego na pewno doskonale znacie z Twittera i z YouTube'owych analiz wraz z kapitanem Lisowskim. Z tej strony pozdrawiamy Maćka, a przed państwem dzisiaj Artur Micek. Witam cię, Arturze. Witam serdecznie wszystkich. Arturze, ostatnio największym takim wydarzeniem chyba związanym z konfliktem ukraińsko-rosyjskim jest wizyta Władimira Putina na Białorusi. Jak w twojej ocenie ta wizyta może zmienić losy frontu? Czy wojska białoruskie nadal zostaną bezczynne? Czy jednak możemy w najbliższych dniach spodziewać się jakichś ruchów wojsk białoruskich, a co za tym idzie angażowania sił ukraińskich? Jeśli chodzi o wizytę Putina w Białorusi w ostatnim czasie, jak to miało miejsce, no to ja jestem niestety pełen obaw z tym związanych, ale nie w okresie najbliższych dni, bo na razie nic nie wskazuje na to, żeby tutaj jakaś inwazja miała być prowadzona ze strony Białorusi na Ukrainę. Jestem pełen obaw, jeśli chodzi o okres luty-marzec, bo tak naprawdę dzisiejsze ustalenia z tego tygodnia zawarte w Mińsku mogą dotyczyć przyszłej ofensywy, być może właśnie białorusko-rosyjskiej na Ukrainę późną zimą albo wczesną wiosną 2023 roku i prawdopodobnie Rosjanom zależy dość mocno, może nie na tyle na tym, żeby Białorusini tutaj jakąś wielką ofensywę prowadzili, ale żeby chociaż częściowo związali stronę ukraińską walką w pasie tym przygranicznym, a ta granica ma kilkaset kilometrów, więc Białorusini od wielu, wielu miesięcy ćwiczą mobilizację, ćwiczą rozwinięcie mobilizacyjne, ćwiczą rezerwistów, sprawdzają swoje, że tak powiem, zapasy sprzętowe i ludzkie. Są to działania, które trwają nie kilka tygodni, tylko wiele, wiele miesięcy i tutaj trzeba być pełnym obaw co do rozwoju tej sytuacji, jeśli chodzi o uczestnictwo w Białorusi w ewentualnej wojnie. Coraz bardziej wydaje mi się, kiedyś byłem sceptykiem, ale teraz coraz bardziej wydaje mi się, że mamy na to coraz większe szanse. Na pewno nie w tym roku, ponieważ na terenie Białorusi w chwili obecnej nie ma żadnych dużych zgrupowań sił rosyjskich ani sił białoruskich zdolnych w najbliższych dniach do przeprowadzenia jakiejkolwiek ofensywy. Tutaj jeśli chcą powtórzyć wariant, załóżmy kijowski, albo pójść na Równe i na Lwów, no to będzie to widać. Będzie widać duży ruch sił zbrojnych, szczególnie Federacji Rosyjskiej, jeśli chodzi o transport kolejowy. Na ten moment to są jakieś pojedyncze pociągi, które jeżdżą tam i z powrotem, więc w chwili obecnej nie ma zagrożenia, co przyniesie czas. Ja jestem bardzo pesymistyczny, jeśli chodzi o rozwój sytuacji, w sensie takim, że ta wojna będzie trwać bardzo długo i Rosja na pewno podejmie jeszcze jedną próbę odzyskania inicjatywy, bo na ten moment tą inicjatywę ewidentnie stracili. Arturze, sam informowałeś na swoich mediach społecznościowych właśnie o wspomnianej przez ciebie gotowości bojowej, która była sprawdzana przez Białoruś. Jeżeli Białoruś miałaby dołączyć do wojny rosyjsko-ukraińskiej, to czym może dysponować? Jakie ilości sprzętu, żołnierzy Łukaszenka może zaoferować? I z drugiej strony od razu pytanie, czy wariant kijowski, o którym też mówiłeś, jest teraz na tyle możliwy? Chyba Ukraińcy odrobili lekcję z lutego i z tego, co widzimy na zdjęciach, ta granica też już jest o wiele lepiej zabezpieczona. Tak, dokładnie. No, granica jest cały czas zabezpieczana. Trwają prace polowe, trwają umocnienia tej granicy, minowanie mostów i tak dalej, długo można byłoby to opisywać, więc Ukraińcy z każdym dniem przygotowują się do ewentualnego odparcia ataku nie tylko na Kijów, ale też na inne miasta północnej Ukrainy. To nie zmienia tutaj faktu, że Rosja jakąś formę nowej ofensywy może podjąć i może to wyglądać w taki sposób, że Białorusini wiążą siły ukraińskie walką w strefie przygranicznej, czyli nie prowadzą wyraźnie dużych operacji ofensywnych, tylko ograniczają się do walk w strefie przygranicznej, a w tym czasie załóżmy duże rosyjskie uderzenie próbuje wyjść na Sumy, tak żeby otoczyć Charków i wyjść na tyły tutaj aglomeracji Słowiańska, Izium i ich okolic, czyli próba zdobycia tej wschodniej Ukrainy. W moim odczuciu to może być właśnie tego typu operacja. Stąd też w chwili obecnej taki nacisk na Bachmut, a więc przygotowania pod
Generalne rozstrzygnięcie, jakie może mieć miejsce końcem stycznia, w lutym, czyli te uderzenie takie przez Sumy, ominięcie Charkowa, próba otoczenia Charkowa, wyjście gdzieś tam pod Słowiańsk i drugie uderzenie z regionu Bachmutu też na Słowiańsk, czyli zajęcie tutaj całego obwodu charkowskiego, donieckiego i ługańskiego. Więc ja to tak mniej więcej widzę. Arturze, tak naprawdę analizując całą tą wizytę władz Rosji, bo przypomnijmy, że oprócz Putina tam pojawił się też minister obrony, był rzecznik Kremla, był przecież Ministerstwo Spraw Zagranicznych w postaci pana Ławrowa. Kwestia militarna, tak w mojej przynajmniej ocenie, odeszła trochę na bok, bo tak naprawdę oprócz tej deklaracji stworzenia wspólnej przestrzeni obronnej, komunikatu o dostarczeniu tych zestawów Iskander i zestawów S-400, to ta kwestia militarna jednak odeszła na drugi, jakby drugorzędna była. Czy to jest odwracanie uwagi w twojej ocenie, czy jednak rzeczywiście Łukaszenka zachowa tą neutralność? Mi się wydaje, że jest to po pierwsze odwracanie uwagi, a po drugie teoria trochę spiskowa. Pytanie, co Łukaszenko usłyszał w takich rozmowach bezpośrednich? Bo tego nie wiemy, czy nie był, załóżmy, przymuszany lub też przymuszony do podjęcie jakichkolwiek działań zbrojnych, lub też Rosja nie przymusiła go do na przykład podpisania w niedalekiej przyszłości jakichś kolejnych umów związkowych niekorzystnych dla strony białoruskiej. Tego tutaj nie wiemy. W mojej ocenie wizyta Putina po to, żeby podpisać jakąś drugorzędną umowę i dostarczyć kilka zestawów przeciwlotniczych, to jest tylko i wyłącznie przykrywanie głównych tematów. Takie spotkanie na takim szczycie nie odbywają się przypadkiem i nie dotyczą na pewno tak błahych tematów. To, co się dzieje dziś na Białorusi, to jak może wpłynąć Białoruś na konflikt rosyjsko-ukraiński i informacje z tego terenu śledzić możecie oczywiście na Warnews.pl i na profilu Artura. Arturze, ja dodam jeszcze jedną rzecz, tylko, tak? bo nie odpowiedziałem ci na jedno pytanie jeszcze. Tak szybko, jakie siły Białorusi mogą użyć? Tak jest. Więc tak spokojnie oceniając, po rozwinięciu mobilizacyjnym to może być nawet łącznie 10 do 12 różnych brygad zmechanizowanych, desantowo-szturmowych, brygad tam, no, desantowo-szturmowych i zmechanizowanych, przede wszystkim zmotoryzowanych również. Więc to jest te takie minimum, które prawdopodobnie mogłoby być użyte na kierunku ukraińskim, z tego względu, że na pewno część sił musi zostać też na kierunku polskim i litewskim. To jest miejmy nadzieję jednak, 100 tysięcy minimum żołnierzy, minimum 100 tysięcy. Miejmy jednak nadzieję, że te 100 tysięcy żołnierzy pozostanie w barakach. Arturze, przejdźmy do kolejnego etapu naszej rozmowy. Przedstawiłeś niedawno swoją autorską mapę tego, co dzieje się na froncie ukraińskim. Oczywiście Państwa zapraszamy do odwiedzenia profilu Artura. Arturze, front z jednej strony troszeczkę stoi, tak? Warunki pogodowe, jakieś drobne ruchy zarówno ukraińskie, jak i rosyjskie. Co ty dzisiaj obserwujesz i co jest warte przekazania naszym słuchaczom z frontu ukraińskiego? Ja zauważyłem trzy generalne zjawiska, które mają wpływ inaczej, założyłem trzy zjawiska. Pierwsze zjawisko to jest nacisk rosyjski permanentny na Bachmut i wielokrotnie powtarzane ataki, które zazwyczaj kończą się albo bardzo małymi sukcesami, albo kończą się powrotem sił rosyjskich na pozycje wyjściowe. Czyli to jest budowanie pozycji wyjściowej do tego, co powiedziałem wcześniej, czyli być może do tej nowej ofensywy, której celem jest opanowanie wschodniej Ukrainy. To jest pierwsza rzecz, którą można zauważyć, bo na pierwszy rzut oka te ataki na Bachmut są bez sensu, no bo to i tak nie otwiera w chwili obecnej Rosjanom drogi na żaden kierunek, gdzie realnie byliby w stanie coś osiągnąć, ale z drugiej strony w przyszłości, w przypadku pojawienia się tych, szacuje się, że sił wynoszących nawet tam do 250-300 tysięcy żołnierzy szkolonych w chwili obecnej, to tutaj już zaczyna wyglądać logicznie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, pogoda. Niestety, tak to trzeba powiedzieć, dla strony ukraińskiej ta pogoda nie jest sprzyjająca. Mamy bardzo ciepłą zimę jak na warunki ukraińskie, poza tam drobnym incydentem tygodniowym, to cały czas temperatury na plusie i tereny na przykład na Zaporożu, czy w regionie Pawliwki, czy Doniecka, to w chwili obecnej to jest jedno wielkie bagno, co nie sprzyja prowadzeniu jakichkolwiek działań przez jedną i drugą stronę. To jest drugi temat. Trzeci temat,
To jest coś, co zauważyłem, że Ukraińcy pod pozorem rotacji sił wycofują częściowo wartościowe jednostki z frontu, czy to spod Bachmutu nawet, czy to spod Doniecka, spod okolic Pawliwki, a nawet prawdopodobnie z okolic Kreminnej. Te doświadczone jednostki są rotowane niby w celu odpoczynku, trafiają w to miejsce prawdopodobnie w większości jednostki z rezerwistów zmobilizowanych tam w okresie wiosenno-letnim, którzy nie mają jeszcze takiego doświadczenia bojowego, ale do działań defensywnych się jak najbardziej nadają, czyli te oddziały wartościowe zaprawione w walkach, czy to w kontratakach, czy w uporczywej obronie są wycofywane. Na pewno dla uzupełnienia strat, na pewno też dla odpoczynku, ale być może strona ukraińska doszła do wniosku, że słabi wyszkoleni żołnierze będą jako tak obronić się na kierunku donieckim, a zaprawione w bojach brygady razem z tak zwanym tym korpusem rezerwowym gdzieś ruszą z jakąś ofensywą, ponieważ weźmy pod uwagę jeden fakt. Strona ukraińska nie może sobie pozwolić, absolutnie nie może sobie pozwolić w ciągu najbliższych 1,5 do 2 miesięcy na bierne czekanie. Więc na pewno będziemy świadkami jakiegoś tutaj incydentu ofensywnego ze strony ukraińskiej. Pytanie, gdzie to ruszy? Ja jestem dalej wyznawcą tego, że Ukraińcy spróbują chociaż trochę przesunąć front w kierunku linii Melitopol-Mariupol. Arturze, zatem pytałem to też naszego poprzedniego gościa, Marcina Ogdowskiego. On stwierdził, przedstawił taką tezę, że dla Rosjan Bachmut jest trochę jak Stalingrad. Czy ty się zgadzasz z tą opinią? Propagandowo tak, jak najbardziej zgadzam się z tą opinią i znam tą opinię, ale nawet w takim wypadku może mieć to właśnie sens logiczny, jeśli myślimy o próbie zdobycia Słowiańska, gdzie Rosjanie, pamiętajmy o tym, że marzyli, żeby zdobyć to miasto od 2014 roku. A z takiej, to też padało już wiele razy i przewija się przez nasz kanał od dłuższego czasu. Rosjanie cały czas mówią o ofensywie. To po co te linie, po co te smocze zęby, po co to wszystko? Czy oni naprawdę obawiają się Ukraińców, czy to też jest jakaś zagrywka propagandowa dla ludności Białgorodu, tak? Rosyjska armia was uchroni. To jest na pewno zagrywka propagandowa tutaj w tym wypadku, bo no, nie oszukujmy się, ja sobie nie wyobrażam tej ukraińskiej ofensywy na terytorium Rosji. W tym wypadku jest to zagrywka propagandowa, jeśli chodzi o jakieś umocnienia budowane w regionie stricte należącym do Rosji, jeszcze biorąc pod uwagę granice sprzed 2014 roku. Jeśli chodzi o teren Ukrainy, Rosjanie bardzo dobrze zdają sobie sprawę z tego, że geografia gra na ich niekorzyść, z tego względu, że siły ukraińskie, siły tak zwanego korpusu rezerwowego i odwody lokalnych dowództw są skoncentrowane gdzieś mniej więcej w regionie Zaporoża, Dniepro, czyli w tej centralnej Ukrainy, skąd mogą natychmiast i bardzo szybko wejść do ataków na różnych kierunkach typu Swatowo, typu Kreminna, Lisiczańsk, Bachmut, Donieck, Gorłówka, Zaporoże i są w stanie dojść bardzo, bardzo szybko do takich pozycji wyjściowych i uderzyć. W tym czasie Rosjanie tak naprawdę muszą wokół całej tej wschodniej i południowej Ukrainy krążyć swoimi rezerwami i nie mają też dużej głębi operacyjnej, szczególnie jeśli chodzi o kierunek południowy i jeśli chodzi o kierunek tutaj w regionie Swatowego. Więc muszą też umacniać swoje linie obrony z tego względu, aby opóźnić działanie ukraińskie na tyle, aby te odwody, które gdzieś są rozproszone, a rosyjskie odwody widać, że są chyba trochę jednak rozproszone, mogły się skoncentrować i kontratakować w odpowiednim miejscu. Arturze, przejdźmy zatem na południe, bo tam jednak coś się dzieje. Dzisiaj była informacja, że w nocy w okolicach Hongaru została zaatakowana rosyjska kolumna. Co zatem z południem? Jeśli chodzi o południe, ja obserwuję bardzo ciekawy tutaj aspekt działalności ukraińskiej na tym odcinku frontu, z tego względu, że główne ostrzały artylerii, czy to lufowej, czy to rakietowej, jakie mają miejsce na froncie południowym, są prowadzone mniej więcej wzdłuż dróg i obszarów od Wasyliwki, Tokmaku po Melitopol, to jest na zachodzie, a jeśli chodzi o wschód, no to jest region tak mniej więcej od tej Pawliwki na Wołnowachę i tutaj też troszeczkę na ten kierunek Mariupolski. Co w mojej ocenie interpretuje to jako taką próbę izolacji z kierunku zachodniego i z kierunku wschodniego.
całego tego obszaru znajdującego się między Berniańskiem a Hulajpole. Więc tutaj mamy do czynienia być może z taką flankową izolacją pola walki. Wszyscy spodziewają się bezpośredniej ofensywy na Militopol. Ja się zastanawiam, czy Ukraińcy sobie nie odpuszczą tego miasta i nie pójdą bardziej na kierunku albo do małej miejscowości Rozivka, albo nie spróbują zająć Tokmaku i pójść na Berdiańsk, gdzie warunki do prowadzenia tutaj działań ofensywnych są dla strony ukraińskiej sprzyjające. Więc Ukraińcy na pewno podejmą się próby jakiejś ofensywy. Jeśli będzie temu sprzyjać oczywiście pogoda, to się dopiero zapowiada być może gdzieś w drugiej połowie stycznia chyba, ale to chyba, że się coś zmieni. Wiadomo, że te prognozy są zmienne, jeśli chodzi o warunki pogodowe. I teraz pytanie, z czym będziemy mieć do czynienia? I tutaj władze w Kijowie prawdopodobnie muszą wybrać między dwoma scenariuszami. Ograniczona ofensywa, bardzo ograniczona ofensywa, która tak naprawdę zakończy się zajęciem tam, nie wiem, około 30, 40, 50 wiosek i kilku tysięcy kilometrów kwadratowych i po prostu poprawi pozycje obronne. Załóżmy Ukraińcy dojdą do miejscowości Rozivka na kierunku Mariupol i zaczynają się, co tak naprawdę będzie oznaczać, że Krym zostanie i Zaporoże odcięte od Rosji, bo te wąskie gardło będzie cały czas po zasięgu wszelkiej możliwej artylerii ukraińskiej, w tym nawet moździerzy. Albo Ukraińcy zdecydują się na potężne, silne uderzenie, bo zdają sobie sprawę z tego, że jeśli nie przełamią szybko frontu w ciągu jednego, dwóch dni i nie wyjdą w przestrzeń operacyjną, tak jak to miało miejsce na północ od Izium, to będą wplątani w ciężkie, uporczywe walki, a odwody rosyjskie zdążą wejść do akcji, więc to będzie grało też na niekorzyść strony ukraińskiej. Więc ja widzę tutaj albo ograniczona ofensywa, albo jedno potężne uderzenie naprawdę wielkimi siłami ukraińskimi. Arturze, na koniec jeszcze jedno pytanie. Wczoraj pojawił się dość zaskakujący, może nie zaskakujący, ale ciekawy apel generała Załużnego z prośbą o podpisanie przez prezydenta Załęckiego ustawy zaostrzającej karę za dezercję. Czy z jakimi problemami teraz mierzą się Ukraińcy? Bo rozumiemy, że propaganda ukraińska też dobrze działa, ale czy z twoich jakichś ocen, analiz wynika z tym, jaki jest największy dziś problem armii ukraińskiej? Ja nie dziwię się, że taka decyzja została, czy decyzja, taka propozycja padła publicznie z tego względu, że no nie oszukujmy się, ale problemy z jakąś wolą walki czy z morale po stronie ukraińskiej też są i oszukalibyśmy tutaj naszych słuchaczy twierdząc, że na pewno nic takiego nie ma miejsca. Ma takie coś miejsce, szczególnie właśnie w jednostkach, które wiele, wiele tygodni siedzą na otwartym terenie w zimie i nie mają odpowiedniego wyposażenia i zaplecza logistycznego, bo nie oszukujmy się, armia ukraińska jest armią bardzo liczną, bardzo dużą w chwili obecnej. Łącznie siły zbrojne plus służby bezpieczeństwa plus policja i tak dalej, to jest grubo już ponad 1 000 000 osób. No i na pewno przy takiej masie ludzi zdarzają się problemy logistyczne, co niesie ze sobą ryzyko albo dezercji, albo ryzyko jakiegoś defetyzmu. Więc zaostrzanie tych przepisów mnie osobiście nie dziwi. Zwłaszcza, że ta wojna będzie trwała jeszcze wiele, wiele miesięcy. To, co się będzie działo w najbliższych dniach, możecie śledzić zarówno na WarNews.pl i na social mediach Artura Mielicka. Arturze, bardzo ci serdecznie dziękuję, że poświęciłeś czas dla nas i dla naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa i miło ci się z nami rozmawiało. Również dziękuję i mam nadzieję, że będę tutaj u ciebie częstym gościem. Na pewno nim będziesz, a Państwa jeszcze raz gorąco zapraszamy do odwiedzenia social mediów Artura. Linki znajdziecie w opisie tego materiału. Życzymy Wam spokojnego wieczoru i do usłyszenia. Do widzenia.